Dzień dobry Państwu i dobry wieczór. Bardzo serdecznie witam na zupełnie niezwykłym spotkaniu autorskim. Trudno sobie wyobrazić, kto z nas tych słuchających, co wie, a czego nie wie. Więc proszę się nie obrażać, jeżeli będę wyjaśniała rzeczy oczywiste, dlatego że być może ktoś, na przykład bardzo młody, korzystając z ferii, zajrzy na nasz kanał, może po jakimś czasie obejrzy to spotkanie. Chciałam tutaj przywitać w naszych wrocławskich murach gościa, autora z Uniwersytetu Opolskiego, pana doktora Zbigniewa Bittkę. Pan doktor Dobry wieczór Państwu. Bardzo, bardzo bogate doświadczenia interdyscyplinarne, ponieważ nie tylko jest literaturoznawcą, w której roli tutaj gości jako autor książki o twórczości pisarza dość tajemniczego, czy to historycznego, czy to psychologicznego, Władysława Lecha Terleckiego, Zło rodzi się w nieświadomości, ale mimo że jest autorem książki literaturoznawczej, przedtem napisał książkę, o której miała mówić osoba prowadząca to spotkanie według planów, niemniej zachorowała i muszę ją zastąpić. Jest również autorem książki o Jerzym Krzysztoniu, o twórczości Jerzego Krzysztonia. Ale oprócz tego, że pisze książki o literaturze, jest też bardzo zasłużony dla teatru. Jest redaktorem i współredaktorem książek dotyczących teatru, Ludzie i lalki, Żywioły teatru. Był wieloletnim kierownikiem literackim Opolskiego Teatru Lalki i Aktora. I tego typu twórczość, zajęcia, to koresponduje z twórczością naukową, literaturoznawczą, bo obejmuje adaptacje, scenariusze, przekłady. W szczególności współpracował w teatrze z Krystianem Kobyłką, reżyserem. Zaadaptował powieść Golem. Tutaj duże sukcesy odnosili w roku 1991, 2001, 2004. Nawet trafili z tym spektaklem trafili do teatru w Nowym Jorku. Natomiast ja się jeszcze poczuwam, oprócz tego rutynowego przedstawienia gościa, do przedstawienia łącznie ze wskazaniem źródła, do przedstawienia pisarza, o którym będzie mowa, króciutko. Natomiast no, dlaczego to chcę zrobić? Bo nazwiska często się powtarzają, nazwiska różnych osób. O tym nawet napisał satyryczną powieść David Lodge, powieść Mały Światek, o tym jak pomylono dwie osoby o tym samym nazwisku. Na naszej polonistyce się wiele lat temu zdarzyło, że zaproszono na konferencję o romantycznych pisarzach astronoma, tylko dlatego, że nazywał się Janusz Sławiński. W związku z tym poczuwam się, żeby ewentualnie widzom, mniej tutaj oczywiście zorientowanym niż nasza garsteczka obecnych, uprzytomnić, że nazwisko Terlecki jest oczywiście dosyć częste w naszej kulturze. I my nawet mamy we Wrocławiu doktora honoris causa, Tymona Terleckiego, który miał też coś wspólnego z teatrem. I to dużo. I właśnie, świetne jest hasło w Encyklopedii Ludzi Teatru. Przed wojną wykładał nawet na Uczelni Teatralnej w Warszawie. Napisał całą książkę, w której można znaleźć również sylwetki Ludzi Teatru. Ale nic kompletnie Tymon Terlecki nie ma wspólnego z Władysławem Lechem ani z dzisiejszym spotkaniem. Ja pamiętam z początku lat 90. Troszeczkę Mariana. Może by było. Personalizm, tak, rzeczywiście personalizm filozoficzny.
Pamiętam z moich lat licealnych, mieliśmy czytać Życie literackie, czasopismo wydawane w Krakowie i tam obszerne artykuły historyczne publikował Olgierd Terlecki. I tu się boję najbardziej tego prawdopodobieństwa pomylenia, więc na wszelki wypadek wbijam sobie do głowy, że drugi czy trzeci bohater naszego spotkania, oczywiście oprócz doktora Bitki, oprócz Karola Gustawa Junga, jeszcze ten Władysław Lech Terlecki urodził się w Częstochowie. I co jest istotne, był synem Antoniego ekonomisty i Eleonory z domu Mikke księgowej. To jest słownik biobibliograficzny współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Władysław Lech Terlecki urodził się w 1933 roku w Częstochowie. Ojciec był ekonomistą. Ten historyk, eseista historyczny, z którym możemy go mylić, urodził się 11 lat wcześniej, urodził się pod Lubaczowem, ojciec był urzędnikiem kolejowym o innym imieniu. Nie mają z sobą nic wspólnego. Więc dzisiejsi bohaterowie, Zbigniew Bitka jako autor, który nam tutaj wszystko będzie wyjaśniał i wykładał, a oprócz tego Carl Gustav Jung, twórca psychoanalizy ciągle inspirującej, także pisarz, nurtu w psychoanalizie, jednego z głównych, bardzo interesującego nurtu, bardzo bogatego, wielowątkowego, dającego pewne impulsy metodologiczne dla literaturoznawców. I wreszcie Władysław Lech Terlecki, 1933-1999, pisarz należący do ścisłego kanonu najważniejszych twórców prozy drugiej połowy XX wieku. Kiedy ja studiowałam porządną pięcioletnią polonistykę, był w obowiązkowych lekturach. Także, że na pewno tego Władysława Lecha Terleckiego musieliśmy czytać. I pytanie takie podstawowe, jeśli miałbyś przedstawiać naszego bohatera literackiego, czy uważasz, że uprawiał raczej prozę historyczną, czy raczej psychologiczną, a może jeszcze inaczej można by ją klasyfikować? Niewątpliwie Władysław Lech Terlecki jest jednym z najwybitniejszych pisarzy polskich, prozaików. I w centrum jego zainteresowania jest historia, ale jest też człowiek. Człowiek w trybach historii, często miażdżących trybach historii. Władysław Lech Terlecki oprócz historii interesował się, w sensie odległości czasowej oczywiście, interesował się także współczesnością. Od tego zaczął w ogóle swoją karierę, dlatego że to jest w ogóle ciekawa historia. Trochę na ten temat wiem od Jacka Łukasiewicza, trochę z lektur, szczególnie Stanisław Bereś, który przeprowadził już po 89 roku, a tutaj cezura jednak jest ważna, szereg wywiadów z żyjącym wówczas pisarzem, wskazali na taką bardzo ciekawą rzecz, mianowicie to, że Terlecki zaczynał od reportażu literackiego. To jest bardzo też chyba charakterystyczne i ważne, bo jednak to, co opisał, zwłaszcza w tomie reportaży Kocie Łby, no, nie było niczym optymistycznym. Jego wyjazdy w teren, tutaj dolnośląskie, studiował, jak pani profesor mówiła, na Uniwersytecie Wrocławskim polonistykę, który nie skończył, tak na marginesie. Tak, tak, to jest znana anegdota, że wtedy to na trzecim roku była gramatyka starocyrkiewno-słowiańska, która czasami sprawiała, zwłaszcza wolnym duchom, dużo problemów. To Jędrzejewskiemu chyba i innym, no ale w każdym razie Władysław Lech Terlecki rozpoczynał od reportażu, który pisał w WTK, gdyż jako młody człowiek piszący, interesujący się rzeczywistością w tym wrocławskim piśmie, tygodniku katolików, piśmie paksowskim, które wtedy było jakąś chociaż maleńką furtką do innego niż marksistowski światopogląd, więc on w tym piśmie pracował. No i pisał reportaże i te reportaże były bardzo smutne. Między innymi były to reportaże o ludziach, których życiorysy zostały zniszczone
których życie zostało przez historię właśnie sponiewierane. Od tego zaczął, więc okazał tutaj też taką wielką empatię, wydaje mi się. I ta druga część pytania, czy można mówić o psychologii? Myślę, że można mówić o psychologii w wielu aspektach w przypadku twórczości Terleckiego, bo przede wszystkim empatia i wrażliwość na drugiego człowieka, a później jest taka bardzo istotna u niego postawa, chęć zrozumienia drugiego człowieka w sytuacji, można powiedzieć, takiej skrajnej, ostatecznej. Mówi się za Jaspersem o sytuacji granicznej i większa część twórczości Terleckiego, ta już właśnie taka bardzo ukonkretniona historycznie, do takich sytuacji się odnosi. No, przede wszystkim jest Terlecki znany jako ten, który pochylił się nad najbardziej może tragicznym momentem w historii Polski, to znaczy nad powstaniem styczniowym. Powstanie, które zostało wywołane bez cienia szansy powodzenia, tylko po to, aby ocalić polskość, aby ocalić samopoczucie tożsamości polskiej, bo etap wynarodowiania posunął się wtedy bardzo, bardzo daleko. I ostatnio nawet Państwowy Instytut Wydawniczy wydał pełne wydanie twarzy 1863 roku. To znaczy były to powieści, które Terlecki sukcesywnie pisał, bo od powieści Spisek zaczyna się jego, można powiedzieć, ta wielka kariera pisarza historycznego. Potem dwie twarze... Momencik, to za dużo chcę naraz powiedzieć. To są dwie głowy ptaka, oczywiście. Tak, dwie głowy ptaka, to tak. A twarze, tak. A twarze to jest tytuł zbiorczy. I tutaj jeszcze weszła taka książka, którą on zakończył ten swój cykl styczniowy, która wcześniej wydana nie była. Jest to powieść Lament, która w smutnym czasie stanu wojennego jednak się ukazała. Wydaje mi się, że w tej powieści, może najbardziej, najgłębiej pesymistycznej w sumie, pokazał Terlecki no właśnie taki już skrajny przypadek tego, co dzieje się z człowiekiem zdradzonym. To jest taka jak gdyby główna oś tej twórczości. Czyli życiorysy naszych bohaterów, powstańców, ale także artystów, pisarzy. I ja w zasadzie na tym drugim obszarze się skupiłem. Tak, bo to właśnie jest kuszące dla badaczy, też chyba dla autorów jakichś prac dyplomowych, jakichś takich początkowych w karierze naukowej, doktorskich, żeby skupić się na tych pisarzach jako bohaterach powieści, bo to jest takie wielorako też i pociągające, że potem można by to jeszcze gdzieś wykorzystać na zajęciach, jak był normalny kurs historii i literatury, można by było studentom opowiadać, co tam o Witkacym, co o Tołstoju, co o Mickiewiczu, co o Kraszewskim, więc też, wychodząc od tego jednego Terleckiego, można różne elementy naszej historii literatury ilustrować. Ja sobie przypominam taki wielki wyrzut sumienia z czasów, kiedy miałam zajęcia na studiach zaocznych. Pojawiła się bardzo zdolna, bardzo ciekawa pani chyba po KUL-u, po jakimś czasie studiowania na KUL-u, pani Ligenza, nie pamiętam już imienia, taka bardzo charakterystyczna, wysoka, zdolna studentka, wybitna. No i niestety ja ją przeraziłam i zniechęciłam, bo pomyliłam nieświadomość z podświadomością. Chciała pisać o Konwickim, chciała pisać o jego psychice, nawet tutaj to było takie mocno biograficzne, bo nawet przeprowadziła z nim wywiad z zastosowaniem testów, bo miała za sobą ten pierwszy fakultet psychologii. I tu się chciałam o to właśnie zapytać, to czym się tak okropnie skompromitowałam przed panią Ligenzą, tym pomyleniem nieświadomości z podświadomością. Mhm. Ja wiedziałam, że w teoriach psychoanalityków pojawia się pojęcie podświadomości. Jak to się ma do nieświadomości? To jest jak gdyby inny obszar, prawda, tego, o czym mówimy, ale ja w swoim tytule użyłem fragmentu z powieści Drabina Jakubowa Złorodzi się w nieświadomości. Uznając, że to jest najlepszy taki metaforyczny skrót tego, o czym między innymi piszę.
I musiałbym tutaj zrobić taką trochę anegdotyczną może wyprawę, troszkę też wrocławską, dotyczącą i Junga, i nieświadomości, i Terleckiego, bo Jung kiedyś powiedział, że jeżeli ktoś zajmuje się nieświadomością, od razu sam wikła się w proces przemiany. I brzmi to bardzo tajemniczo. Ale rzeczywiście jest tak, że nie da się uprawiać hermeneutyki takiej analityczno-jungowskiej bez jakiegoś stopnia zaangażowania nie tylko umysłowego, nie tylko właśnie analitycznego, ale także otwartego na różnego rodzaju symptomy, różnego rodzaju sygnały, które gdzieś z tego, co nieświadome, biegną. W przypadku sztuki, może zacznę od sztuki, to jest rzecz może najbardziej uchwytna dla humanistów, bo jest tak, że sztuka cały czas bazuje na różnego rodzaju emocjach, czasami na wizjach, na różnego rodzaju przeżyciach, które niekoniecznie muszą być związane tylko z umysłowym oglądem rzeczywistości, ale właśnie z czymś, co jest przeżywaniem tajemnicy, jakby to Witkacy powiedział, tajemnicy istnienia, więc to też trochę filozofii może dotyka. I mówiąc o mojej drodze, bo muszę to niestety albo istety określić, to ja zetknąłem się w ogóle z Jungiem poprzez teatr i był to teatr Laboratorium Jerzego Grotowskiego i późniejsze akcje tego teatru. Jako że zaprzyjaźniłem się, no tak wyszło, z mężem mojej romanistki w szkole, który brał udział w tych akcjach już laboratoryjnych, prawda? Po okresie działalności samego Teatru Laboratorium to już były te wszystkie projekty, które Grotowski prowadził, ale Ryszard Gizowski, poeta zresztą z Wrocławia, pierwszy mi o Jungu powiedział, opowiadając młodemu wówczas człowiekowi, maturzyście, o bardzo dziwnej i ciekawej, fascynującej teorii, która właśnie przez Grotowskiego była bardzo głęboko zastosowana w jego działaniach artystycznych. Dlatego mówię sztuka i sztuka teatru. Od tego się zaczęło. A teraz przechodząc do, opuszczając dużo, kiedy czytamy prace dotyczące psychoanalizy, głównie freudowskiej, to często spotykamy się z różnego rodzaju przekładami, prawda? I te pojęcia, które funkcjonują u Freuda i u Junga, często są inaczej wykładane i rozumiane. Mówiąc najkrócej, jeśli mówimy o psychologii Freuda, no to jest właśnie psychoanaliza jako metoda terapeutyczna i jako pewna teoria antropologiczna, prawda, w tej chwili nawet i kulturowa i filozoficzna. W przypadku Junga używamy pojęcia psychologia analityczna, to jest to, jak on nazwał swoją psychologię. Wcześniej myślał, że nazwie ją psychologią kompleksową. Różnice są bardzo duże, ale jest wspólne jądro. Tym wspólnym jądrem jest uświadomienie sobie właśnie sytuacji, że człowiek, jednostka, to nie tylko świadomość, to nie tylko to ego, rozróżnianie, ale to jest także coś poniżej. I Freud mówił o przedświadomości, o podświadomości i o głębokiej nieświadomości. Jung zgadzał się z Freudem, sądząc o nieświadomości osobniczej, osobowej, że to jest właśnie ten wymiar tego, co wyparte, tego, co powstało z jakiejś traumy, ze zranienia, z tych wszystkich negatywnych doświadczeń, które każdy człowiek w toku rozwoju, no niestety, doznaje, prawda? Od czasów dziecięcych to się gdzie jakoś tam kumuluje, jest wypierane, już nie będę całej teorii tutaj mówił. I to jest ta podświadomość, to osobowe, nieświadome. U Junga natomiast założenie było głębsze, to znaczy on badając jako psychiatra, tutaj to jest rozróżnienie też bardzo ciekawe, że Freud jest neurologiem, natomiast Jung jest psychiatrą. Jung miał wykształcenie lekarskie i leczył chorych, pracował w słynnej klinice Burgholzi i to jest
Ta dosyć ciekawa rzecz, że często mówi się o Jungu jako uczniu Freuda, tymczasem Jung był raczej współpracownikiem. Owszem, Freud miał wielkie nadzieje z Jungiem, że on będzie kontynuował jego misję, jego naukę, natomiast oni się poróżnili bardzo, jeśli idzie o charakter nieświadomości. Dla Freuda libido, ta energia psychiczna, która powoduje człowiekiem i która ma bardzo wiele właśnie z nieświadomością wspólnego, to przede wszystkim energia seksualna. Jung się z tym nie zgadzał. Uważał, że libido to jest w ogóle bardziej bliskie może bergsonowskiemu pędowi życiowemu, Elan Vital może, że to jest coś o wiele szerszego i głębszego. I wprowadził pojęcie nieświadomości osobniczej, ale i zbiorowej. No i tutaj zaczyna się wielka przygoda. Z tą literaturą, która jest zapisem, jeśli dobrze rozumiem tę książkę, to jest literatura przede wszystkim zapisem tej zbiorowej nieświadomości, może tak. Może chodzi części, o takie amplifikujące rozumienie, rozszerzające, nie utożsamienie, nie zdefiniowanie jest taka, tak, to się zdarzyło, tylko jakie fantazmaty gdzieś z tyłu głowy, przepraszam za takie to kolokwialne określenie, mamy i jak one wpływają na naszą wyobraźnię, na nasz sposób postrzegania świata. To są trudne powieści, zagadki, czasami zagadki kryminalne, tak. Ale nie da się oczywiście tej prozy sprowadzić do sensacji. Obcujemy tam z różnymi świadectwami, zapisami wrażeń, odczuć różnych bohaterów. Też może przyznam się szczerze, że należy twórczość Terleckiego do jednej z tych, które najgorzej mi się czyta. Oczywiście, że są ci pisarze słynni, dwudziestowieczni, wielcy prozaicy, którzy przerażali mnie trudnością, powiedzmy Buczkowski, Kuśniewicz, do jakiegoś stopnia Parnicki, ale tutaj satysfakcja może taka czysto artystyczna jest wyższa niż frustracja spowodowana kłopotem z odtworzeniem fabuły. Natomiast u Terleckiego razi mnie to, że on porusza szalenie nieprzyjemne zagadnienia. Okropne sceny. W ostatnim czasie wróciłam do Drabiny Jakubowej. No też oczywiście pierwsze wrażenie to jest wstręt. No może nie tak mocne jak przy Senniku współczesnym Konwickiego. To chyba była jedyna lektura, której na studiach nie byłam w stanie przeczyć. Odrzucało mnie, dostawałam mdłości około 20 strony. I dopiero już jako wykładowca, kiedy musiałam odpytywać i wiedzieć dokładnie, co się zdarzyło w świecie przedstawionym powieści, zmusiłam się do przeczytania Sennika współczesnego w całości. Poza tym wszystkie lektury obowiązkowe przeczytałam. Natomiast przy Terleckim no jest takie poczucie jakiegoś zażenowania, czasem lęku, bo przecież też gdzieś jakieś Odpocznij pobiegu czytałam, nie tylko to, co obowiązkowe. Tam bardzo często są te motywy jakiegoś zabójstwa, w dodatku zabójstwa dokonanego przez kogoś, kto stanowczo nie powinien być zabójcą. I cały ten koszmar to jest coś, co doskonale określiłeś, człowiek w matni. Mhm. Tu jest rzeczywiście dotknięcie tego, co nawet zbiorowość chce wyprzeć. To jest to myślenie, jak Zofia Rosińska pisze, nie utożsamiające, tylko właśnie amplifikujące. To śledzenie nieświadomości zbiorowej, tych treści wypieranych. Tu jest cały kompleks problemów związanych ze zdradą narodową. Oczywiście mamy też innych pisarzy już teraz w XXI wieku, którzy będą do tego motywu powracali. Kwestia tu się też pojawia tego życia Polaków w cieniu Rosji. Tak. Z tych pisarzy ostatnich 20 lat to chyba najbardziej mnie poruszył Rylski, kiedy o tym pisał. Ale oczywiście to nie jest tylko tam, nawet jakaś jedna scena u Helaka, kiedy młody Polak ma ogromną pokusę, żeby zostać dworakiem. O tej ambiwalencji kolaboracji i jednak służbie kulturze polskiej ostatnio pisze Cholewicz
Czerwińskich oraz Wygnani zostali, gdzie ten główny bohater drwi właściwie z polskich patriotów, ale kolekcjonuje polskie obrazy i tworzy kolekcję do dzisiaj będącą właściwie podstawą naszego Muzeum Narodowego w Warszawie. Więc to jest ten cały dyskomfort, tak jak gdyby w jakiejś terapii poruszany. No poruszyła pani profesor tutaj mnóstwo problemów. Zacznę może od tych idiosynkrazji, od tego uczucia. Tak, takiego wstrętu, po prostu dosłownie wstrętu przy tej drabinie Jakubowej. Powiem tak, że rzeczywiście często Terlecki zbliża się do zła osobowego. Aha, możliwe, to jest po prostu że, tak. Że on analizuje czasem w sposób mistrzowski, wykorzystując monolog wewnętrzny, wykorzystując różnego rodzaju narracyjne techniki, aby wejść jak gdyby też w świadomość tego, który czyni zło. Mhm. I to jest rzeczywiście czasami obrzydliwe. Ja myślę tutaj przede wszystkim o powieści Zabij cara. To jest powieść jedna już z ostatnich, które on już w latach 90. opublikował. I w tle tej powieści, której akcja toczy się na Krymie w czasie tego słynnego wyjazdu Adama Mickiewicza, pani Sobańskiej, generała Witte na wycieczkę po Półwyspie Krymskim, wśród tej wesołej kompanii jest bohater, który jest centralną postacią Zabij cara. To jest Aleksander Boszniak. W powieści pokazywany z różnych stron, z różnych punktów widzenia. Najpierw widzimy takiego trochę zabawnego entomologa amatora, który z siatką na motyle ugania się tam gdzieś za pięknymi okazami motyli, które na Krymie można znaleźć, który jednocześnie bryluje w towarzystwie jako człowiek wykształcony, jako pisarz, jako literat. A z drugiej strony nagle następuje zmiana perspektywy na ten wewnętrzny modus funkcjonowania tej postaci i nagle poznajemy zło wcielone prawie, że człowieka demona, agenta rosyjskiej specjalnej służby, który śledzi Mickiewicza, ale jednocześnie jest jednym z tych, którzy mają zorganizować zamach na cara Aleksandra I, aby jednocześnie innych w ten zamach prowokacyjnie uwikłać i skazać. To jest pierwszy taki moment dosyć szokujący, bo z jednej strony piękna krymska przyroda, romanse, no wiadomo, Mickiewicz z panią Sobańską, prawda, flirtuje. Dwuznaczne to wszystko moralnie jest, no bo oczywiście Sobańska jest zamężna, a Witte jest jej kochankiem, więc jest to układ taki bardzo piętrowo, powiedziałbym, erotycznie skomplikowany. No i jest w tym wszystkim właśnie ten Boszniak, który jednocześnie, bo powiedziałem, że taką formę jak gdyby demoniczną ta postać prezentuje, jednocześnie on wspomina swoje wcześniejsze akcje. Jedną z nich jest prowokacja, uwięzienie w Schlisselburgu. To miejsce twierdzy jest bardzo ważne dla Terleckiego. W nim toczy się ostatnia powieść, od której w zasadzie wszystko się dla mnie rozpoczęło. No to musiałbym to jeszcze inaczej opowiedzieć, ale to może za chwilę. I w Schlisselburgu jest jeden z tych, których Boszniak uchwycił, złapał w sieć swojej intrygi i to jest młody chłopak. Kilkunastoletni młody chłopak, który coś wie, ale nawet nie wie, co wie. I rolą Boszniaka jest wydarcie przemocą zeznania. Jest to rzeczywiście sytuacja moralnie straszna, dlatego że on uwodzi tego chłopca.
Tam chyba jest jakiś cytat taki nawet drastyczny. Tak, jesteś tak, diabłem, Witte mówi. I to jest taki, no bardzo powiedziałbym, moment wstrząsający. I rzeczywiście Jacek Łukasiewicz mówił o demonizmie, który się u Terleckiego pojawił. I w tej powieści może on bardzo mocno jest obecny. W dwóch głowach ptaka również się pojawiają te elementy, ale jeszcze nie w takiej postaci. No, wspomniana przez panią profesor powieść Drabina Jakubowa, od niej rozpocząłem swoją książkę, dlatego że uznałem, że w niej sygnały archetypowe są najbardziej oczywiste, ewidentne. Powieść niezwykła, bo to jest przecież sięgnięcie takie parodystyczne, można powiedzieć nawet postmodernistyczne, do wzorów powieści oświeceniowych, a może i jeszcze głębiej, prawda, może jeszcze głębiej. Gra konwencjami w tej powieści jest zaista niezwykła. Podróż sentymentalna, różne rzeczy można by wymieniać. Terlecki był erudytą. To być może to jest też jeden z powodów, że to nie jest łatwy pisarz, że on czasami pisze aluzyjnie, odnosi się na przykład do mistyki prawosławnej, do różnych nieznanych nam bliżej filozofów niemieckich. Znał się na tym bardzo dobrze. Prawda? I teraz jest taka sytuacja, że jeżeli mówimy o tym uczuciu odrzucenia, o pewnej obrzydliwości, no to powieść Drabina Jakubowa pisana jest z perspektywy postaci, jest to karzeł Aleksander, przyjaciel hrabiego bezimiennego, można się w nim domyślać albo Szczęsnego Potockiego, albo Jana Potockiego, w każdym razie kogoś, kto w tajnej misji jest wysłany na dwór Katarzyny i jest to człowiek o czystej duszy, i tak go Terlecki opisuje, który patrzy na świat z innej perspektywy, tego wykluczonego, tego poniżanego, tego człowieka o niskim wzroście, nad którym się pastwią i z którego się śmieją, z którego szydzą. Szczególnie taka brutalna scena jest w dworze jednego z możnowładców rosyjskich, notabene wysoce wtajemniczonego masona, martynisty, gdzie dla rozrywki każe wykąpać karzełka. Chyba w saunie to jest taka straszna tak, no, scena. Tak, bo jest bariera językowa. Jeszcze jest bariera, no ale jednocześnie dwie chorze łaziebne tam dokonują aktów z tym człowiekiem. Więc takie rzeczy rzeczywiście Terlecki opisuje. Czasami ta obrzydliwość jest przeniesiona gdyby w ten obszar etyczny, gdzie w powieści Lament mamy sytuację, w której oto ochrana przygotowuje prowokację. Jest to jedna z najmroczniejszych powieści, uważam, Terleckiego. Sam się cofnąłem przed nią, dlatego że uznałem, że tutaj jest jednocześnie aktualizacja historyczna dotycząca winu. Aha, dotycząca winu. Motywy prowokacji policyjno-wojskowej są tak istotne, że trzeba byłoby zrobić rzeczywiście takie gruntowne studium porównawcze, najpierw historyczne, związane ze współczesną historią Polski i niestety z tym aktem prowokacji, prawda, które Służba Bezpieczeństwa wspólnie z wywiadem rosyjskim przygotowała. Ale zostawiamy wyklętych, prawda? Wracam do Terleckiego. Otóż pomysł jest diaboliczny. Trzeba zwerbować kogoś z polskich patriotów, kto jest człowiekiem zaufania dla powstańców, którzy emigrowali, są już w Paryżu, i ściągnąć tutaj tych najbardziej niebezpiecznych, i ochrana wie, którzy to są, pod taką oto przykrywką, że jednak następuje odrodzenie, że rząd w Polsce podziemny się odradza, prawda? I jesteście potrzebni, wy, szczególnie wy, sztyletnicy, prawda? Po to, żeby dalej prowadzić walkę. Oczywiście chodzi o to, żeby ich sprowadzić tutaj, aby ich skazać, powiesić albo uwięzić, a wcześniej jeszcze wydobyć zeznaniami strasznie, wszystkie strasznie tajemnice. I aby to osiągnąć, Terlecki rozwija taką oto intrygę.
W więzieniu w Cytadeli jest Biały, młody powstaniec, który został schwytany w czasie zamachu na jednego z agentów policji carskiej, a w zasadzie detektywa, który został przez ochranę wynajęty po to, żeby rozpracować różne ogniwa konspiracyjne. On jest w więzieniu, jest chory na gruźlicę i w zasadzie umiera. Natomiast ochrana dociera do jego ojca i szantażuje go, że no jeżeli pójdziesz na współpracę, to my syna zwolnimy. Musisz jechać do Paryża, przez Drezno zresztą, i uwiarygodnić tą propozycję współpracy z nami. A to znaczy pracy w rządzie przez, a ty po prostu masz taką misję do spełnienia, że uwiarygodniasz tą całą prowokację. I ten człowiek, jest instynkt rodzicielski wzięty, prawda, w kleszcze i on musi to zrobić. On po prostu jedzie, nie wiedząc, że i tak zdrada nic nie da, dlatego że chłopiec umrze w więzieniu. Ale to jest jak gdyby jeden z wątków. W tej powieści są inne mroczne wątki, o których nie chcę mówić. I teraz wrócę do tego zła i tej nieświadomości, dlatego że no to teraz będzie dla mnie następny taki punkt, powiedziałbym, ciekawy, bo wrocławski. Dla mnie te rzeczy nieświadome i Jungi się z Wrocławiem wiążą. Tym razem uczestniczyłem w kilku seminariach na Uniwersytecie Wrocławskim, a na Wydziale Psychologii powstało koło analizy jungowskiej. I kilka razy byłem zapraszany. No, to już było na początku wieku. Pani doktor Węgłowska-Rzepa, Krystyna to prowadziła, była cała grupa i pracowników, i studentów, którzy rozwinęli bardzo ciekawą działalność. I jak gdyby apogeum tej ich działalności w obszarze kultury, to były spotkania i dyskusje połączone z projekcjami filmów Polskiej Szkoły Filmowej, a tym, który je interpretował, był Donald Fredriksen, profesor z Cornell University w Nowym Jorku, któremu zresztą książkę zadedykowałem. Zadedykowałem tą książkę. Profesor Fredriksen nie żyje, zmarł kilka lat temu. Szybko i boleśnie, ale otóż uczestniczyłem w tych spotkaniach, brałem udział w rozmowach, w dyskusjach, a jedna była długa i ciekawa. Dlatego, że w tym momencie pisania książki no, pojawiły się problemy dotyczące takich fundamentalnych kwestii jungowskich. Czy to w ogóle ma sens? Prawda? Czy to w ogóle ma sens, czy użycie tej metodologii, tej optyki, tych okularów, prawda, przez które patrzę na Junga ma sens? I pomyślałem sobie, no mogę porozmawiać z kimś, kto bardzo dobrze zna historię Polski, kto nad tą historią dużo czasu jej poświęcił, dlatego że analizował filmy Wajdy, inne filmy polskich artystów, bo powiedział, że Hollywood is a shit. Ja przyjeżdżam zobaczyć kino moralne do Polski. I po spotkaniu poświęcone było analizie filmu Wajdy Kanał, no też jest to tragiczny film, którego nie sposób zrozumieć, myślę, bez szerokiego kontekstu historycznego, to kiedy rozmawialiśmy, zapytałem go, czy on widziałby jakąś jungowską ścieżkę w analizie pisarza i krótko mu opowiedziałem, czym się Terlecki zajmuje. On oczywiście wiedział o powstaniach, prawda, przegranych. I on mówi, wie pan co, chyba jest one way. Mówi, jest alchemy, pismo alchemiczne Junga. Więc ja w tym momencie pomyślałem sobie, no, prawda? I teraz odpowiem o tych jungowskich zainteresowaniach w literaturoznawstwie. One są rzeczywiście bardzo ciekawe, szczególnie w anglosaskiej literaturze przedmiotu. Tam napisano klasyczne studia i także w aspekcie poetyki. Prace Curtiusa szczególnie dotyczące toposów, można na to tak popatrzeć. Northrop Frye, który uprawiał również krytykę
otwartą na archetyp, polemizował z Jungiem, niemniej jednak była to polemika twórcza. To jest wielki kod, gdyby ktoś szukał, jest przekład, jest już możliwość. I kod Biblii też został wydany. Także Northrop Frye jest najbardziej może znanym, ale także inni. Gilbert Durand z kolei, autor wyobraźni, tak, symbolicznej. To jest bardzo ciekawe, że właśnie w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych czy w Anglii dzieło Junga i jego komentatorów i tych, którzy rozwijali jego idee, jest mocniej ugruntowane niż w Europie, na kontynencie europejskim, kontynentalnym. Tutaj freudyzm w wersji francuskiej, Lacana, jak gdyby, i u nas też to jest, no, Mickiewicza zacytuję, co Francuz wymyśli, to Polak polubi. Moda na Lacana jest oczywiście. No to jest duże, ale oczywiście to jest tak, że jest książka Fantomowe ciało króla i jest próba takiego spojrzenia na historię Polski w perspektywie właśnie lakanowskiej, czy Andrzej Leder również to uprawia, o prześnionej rewolucji mówi. Natomiast dla mnie było niesamowite na tych spotkaniach z Donem Fredriksenem, że on pokazał historię Polski w perspektywie jungowskiej i powiedział, że Polska cały czas jest w stanie melancholii, że on przyjeżdża tutaj, żeby zobaczyć naród i społeczeństwo, którego nie powinno być. To jest też bardzo wstrząsające i rzeczywiście jest może tak dla tych wtajemniczonych, tutaj we Wrocławiu szczególnie mogą o to wiedzieć, że w tych badaniach, które jungowscy psychologowie prowadzili, porównawczych badaniach w Polsce i w Korei Południowej, okazało się, że na testach, które robiono, aby identyfikować występowanie archetypów w ludziach, okazywało się, że brak jest w Polsce archetypu ojca, starego mędrca, że tej harmonii wewnętrznej nie ma. Bo są w nas instynkty i są i archetypy. Jung mówił, że archetypy są kulturowym obrazem instynktów. Że to, co dla Freuda jest tak właśnie mocno ugruntowane w pewnym takim aspekcie, powiedziałbym, animalnym, to dla Junga ma także swoją stronę związaną z kulturą. No i to jest, no, jeżeli Jung mówi o nieświadomości tej zbiorowej, to zaczyna mówić o archetypach. O archetypach, które są takimi formacjami, jak gdyby, no to jest osobny temat, znowu ogromny, prawda? Więc ja tylko zaznaczę, że w tej literaturoznawczej wersji okazało się, że Jung mówi w pewnym okresie, kiedy szukał adekwatnych ujęć do archetypu, użył pojęcia praobraz. Te praobrazy zostały przez niego wyliczone i nie jest to duża grupa, oczywiście są to sprawy zmienne. I nagle okazało się, że to się bardzo dobrze wiąże z toposem, z miejscem wspólnym, znanym przecież od czasów starożytnych. Co więcej, Jung powiedział, już polemizując z Freudem, że Freud zredukował całą mitologię do jednego mitu głównie, prawda, edypalnego, a Jung powiada, że każdy mit to jest w tym archetypowym sensie opis jakiejś sytuacji egzystencjalnej dla człowieka ważnej. Miał potem wspaniałego kontynuatora w Stanach, Jamesa Hillmana, który te jego idee rozwijał. Ale ja wracam do tej alchemii. W tej rozmowie to się pojawiło. To jest u Parnickiego przecież alchemia, tak, ale tak. To jest w ogóle na inną rozmowę. I to jest rzecz tego typu, że Donald Fredriksen mówił o historii Polski, mówił o elementach tak zwanych liminalnych, o tych elementach przejść, o tym, o zdradzie. I myślę, Boże drogi, no to przecież to wszystko jest u Terleckiego. I właśnie ta rozmowa, kiedy on mówi, że musi pan poznać bardziej te rzeczy alchemiczne Junga, jego pisma. Ja oczywiście wcześniej znałem tom przede wszystkim Psychologia a Alchemia, bardzo, bardzo interesujący, ale bardzo zawikłany jednocześnie. To nie ma się co oszukiwać. Jung spędził kilkanaście lat nad sformułowaniem słownika pojęć jakichś alchemicznych, żeby to w ogóle opisać. On
wychodził z założenia, że teraz będą takie terminy trochę dziwne, że ci alchemicy, którzy poszukiwali kamienia filozoficznego, którzy poszukiwali panaceum, tak na dobrą sprawę nie wiedzieli, czego chcą i co robią. Działali w jakiejś próżni, brali metafory i symbole za rzeczywistość, czytali ciemne teksty i próbowali je jakoś interpretować, teksty, które były od starożytności w pismach hermetycznych szczególnie. I mówi, że te eksperymenty, to ważniejsze dla niego były zapisy tego, co się działo z tymi ludźmi, którzy to robili, bo uważał, że tak astrologia, jak i alchemia, to jest początek nauki. Z jednej strony następuje projekcja tego, co nieświadome w człowieku, na niebo, na konstelacje, a z drugiej strony na materię, na te różne zmiany, które się dzieją. I zauważał, że poszukiwania alchemiczne alchemików, które przy okazji dały różne wynalazki, oczywiście dały, prawda, to ich najważniejszą jak gdyby wartością dla niego było potwierdzenie tego, co zakładał. Mianowicie, że alchemia jest takim, powiedziałbym, wizualnym teatrem tego, co jest symbolem już przetworzonym z nieświadomego archetypu. Nie wiem, czy jest to jasne, co mówię. Ja teraz usilnie myślę o alchemiku w powieści Pilipiuka, ale to jest raczej popularne, no tak, to żartobliwe. To jest coś innego. Tak, tak. I teraz powiem jeszcze inaczej, że jak Jung zaczął się zagłębiać w te pisma alchemiczne, uznał, że projekcje, które on obserwuje, mają wielką doniosłość w aspekcie i poznania tego, co jest najciemniejsze w człowieku, czyli tych obszarów nieświadomych, a z drugiej strony pokazują proces oczyszczania się świadomości, co wykorzystał w psychoterapii. Wykorzystał to w psychoterapii i wtedy proces alchemiczny, a muszę powiedzieć, że to jest tak zwane opus alchemicum, to są szeregi działań, które alchemik podejmuje, pracując nad tak zwaną materią pierwotną, którą różne rzeczy mogą być, ale ta materia jest poddawana przede wszystkim procedurom spalania, rozpuszczania, kalcynowania, kondensowania. Jest to niesamowite zupełnie. No, aż do etapu ostatecznego. Są takie fazy tego procesu, od czerni zupełnej, ciemności, to jest ta najgłębsza nieświadomość, nigredo, prawda? Głowa kruka, jak to w symbolach było powiedziane. To jest obszar śmierci, właśnie depresji w sensie psychologicznym. To są te różne instynkty sadomasochistyczne, gdybyśmy to chcieli zobaczyć jeszcze inaczej. To jest to właśnie, co rodzi się w nieświadomości. To jest to zło, które musi być przezwyciężone, prawda? I ono jest przezwyciężane przez cierpienie, bo to jest związane z ofiarą, prawda? Z umieraniem i odrodzaniem się. I to te procesy alchemiczne w ten sposób postępują, że pokazują się następne kolory. Gnostyckie tutaj konotacje. Oczywiste, tak, 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 tak. Jung zaczynał od gnozy, ale stwierdził, że alchemia jest o wiele bardziej dla niego inspirująca. Chociaż w tej chwili ci z Państwa, którzy się może interesują Jungiem, wiedzą, że została w Polsce wydana 2 lata temu Czerwona Księga. Była ona przez wiele, wiele lat tym dziełem Junga, co do którego rodzina miała najwięcej wątpliwości, było zamknięte w sejfie w Zürichu. Była to rzecz znana tylko w kręgu najbliższych współpracowników Junga, gdyż Jung po rozstaniu z Freudem, to są okolice I wojny światowej, wpadł w stan bardzo poważnej depresji, może nawet i psychozy. I wtedy odszedł z uniwersytetu dobrowolnie. Tak, tak. I jednocześnie, ale prowadził pracę z pacjentami. Ona go trzymała przy życiu, można by powiedzieć, w pełni władz psychicznych. I jednocześnie opracowywał metody, które do dzisiaj są stosowane, na przykład artterapia, terapia sztuką, terapia zabawą. On przełamał jak gdyby to, co się w nim działo, a co zapisał w 2 takich ważnych dziełach. Jedno było dostępne powszechnie, to było 7 kazań dla zmarłych, właśnie gnostycki tekst, o tych motywach gnostyckich pani profesor tutaj mówi, one najściślej wtedy wystąpiły, ale równolegle była ta Czerwona Księga, gdzie Jung zapisywał te swoje różne przeżycia niesamowite.
Czy my powinniśmy już kończyć, czy jeszcze można by było o coś dopytać właśnie z kwestii literatury samej, bo tak szukając jakichś publikacji jeszcze może spoza biogramu, nie najważniejszych, w katalogu Biblioteki Narodowej w Warszawie, dowiedziałam się, że nasz gość pisywał również o filozofii i pewnych tajemnicach takich właśnie filozoficzno-mistycznych, magicznych może, takich nieortodoksyjnych, o tej duchowości, o której jest na przykład mowa w Ziemi Ulro. W każdym razie chodziło o tę filozoficzność u Miłosza. To stosunkowo niedawno, 7 lat temu wyszło, jakiś artykuł, szkic. Potem zajmował się też twórczością Różewicza, ale to pod takim kątem raczej właśnie tego uśmiechu Różewicza, tego Różewicza późnego, horror i humor. Natomiast to, co mnie najbardziej interesuje, to jest jednak wybór bohaterów książek. Krzysztoń Terlecki. Czy można byłoby ich jakoś porównywać? Czy doświadczenia historyczne, ta świadomość grozy historii najnowszej u Krzysztonia, czy właśnie zainteresowania psychologiczne Krzysztonia, co przesądziło i jakby można było ich porównać? Co przesądziło, że oni byli przedmiotem najbardziej skrupulatnych, długoletnich badań? Ich twórczość była tak dokładnie czytana? I po drugie, jak można byłoby ich ze sobą zestawić? Dobrze. Ja skończę jeszcze tylko tą alchemię, tak, bo to w sumie dlatego jest takie że w książce tak. jest jeden rozdział, esej w zasadzie pod tytułem, musiałbym teraz otworzyć, analiza powieści Zabij Cara w cieniu archetypowych alchemicznych zasad. I to jest moja próba jak gdyby zastosowania tego alchemicznego schematu, który Jung zinterpretował, do interpretacji literackiej. To czasami się trafia w literaturze, gdzie przemiana alchemiczna bardzo barwnie opisywana w tych traktatach i od strony symboli, i od strony form, kolorów fascynuje. Ja na przykład spotkałem się z interpretacją alchemiczną Samogłosek Rimbauda, prawda? To jest kolory, wszystko tutaj jest znaczące. No, sam tytuł powieści dla mnie jest istotny, bo to jest Mortificatio króla, jedna z faz procesu właśnie alchemicznego. No, pisałem o tym, trudno byłoby mi to w tej chwili wszystko streszczać. Ale oczywiście książkę można zdobyć tak czy inaczej w ostateczności w bibliotekach, ale może jeszcze niektóre księgarnie byłyby otwarte. Tak, natomiast z Krzysztoniem, co Terlecki ma wspólnego? W sensie biograficznym dużo, dlatego że oni byli członkami redakcji literackiej Polskiego Radia, pracowali przez lata w drugim programie. To też Odojewski tutaj. Tak, o jest bardzo, bardzo ważne. To była grupa przyjaciół. No, to jest też tragiczny czas komunizmu, bo w tym układzie Terlecki, który przyjaźnił się z Odojewskim i z Krzysztoniem, może umarł w nieświadomości, że jednak Odojewski zdradził, prawda? Krzysztonia pisał o tym. A już dobrze, nie tak, bo Krasiński nie trochę to usprawiedliwia przed agonią, ale nie chcę teraz już wchodzić już w inny mrok, prawda, w inny mrok. Krzysztoń wszedł w mrok, to jest mrok choroby psychicznej, prawda, w sensie biograficznym zupełnie. I jego powieść Obłęd no, jest właśnie taka archetypowa. To kiedyś Maria Janu zauważyła, ja rozwinąłem wiele tych wątków w analizie prozy Jerzego Krzysztonia. Jeździłem wtedy tutaj do Wrocławia na uniwersytet do Jacka Łukasiewicza na stażu. Bardzo dużo mu zawdzięczamy. Tak, zawdzięczamy mu dużo, a Jacek Łukasiewicz przyjaźnił się z Krzysztoniem i o wielu rzeczach mi opowiedział. Przede wszystkim no, był tym dobrym duchem, dlatego że pamiętam pierwsze spotkanie, mówi: panie magistrze, proszę przyjechać za miesiąc. Ja mówię, no to troszkę dużo, tak miesiąc wolnego na tym stażu. A Jacek Łukasiewicz mówi: tak, ale ja chcę Obłęd jeszcze raz przeczytać i odpowiedzieć panu uczciwie i rzetelnie. No, przykład takiej rzetelności, jaką dzisiaj rzadko. To były trzy tomy w pierwszej edycji. Ponad 1000 stron, tak. Prawda? I powiem tak, że Jung mówi to, co zacząłem na początku, że jak ktoś zaczyna się zajmować nieświadomością, wikła się w przemianę. Ostatnie fragmenty
obłędu Krzysztonia, kiedy bohater dochodzi do świadomości, to jest modlitwa alchemików. O, tak. Warto to sprawdzić. To straszny wstyd, bo ja prowadzę doktorat na ten temat, a oczywiście zapomniałam zupełnie. Nie jest, no to jest akurat fragment z Brewiarza, ale tam jest opisany właśnie jako ta alchemiczna rzecz. No Jacek mówił, że w sensie takiej świadomości ogólnokulturowej Władysław Lech Terlecki, który był erudytą niepospolitym, oczywiście te sprawy też znał. Natomiast w przypadku Krzysztonia nastąpiło to, co Jung nazywa wylewem treści nieświadomych. Krzysztoń po prostu prowadził artystyczną swoją terapię w ten sposób, opowiadał mi to kiedyś Marek Nowakowski, że jak wychodził ze szpitala w Tworkach na przepustki, to siadał i pisał, zapisywał te swoje różne przeżycia jako nie ja, jako bohater literacki. No i powstała niesamowita książka, która miała już bodajże 5 wydań, albo i 6 nawet. Książka, która była ocenzurowana. Właśnie to warto korzystać z tych wydań już nieocenzurowanych. Tak, po 89 roku od trzeciego wydania mamy. I te cięcia cenzury są bardzo rzadkie, niezwykle precyzyjne. Niezwykle precyzyjne. Krzysztoń tutaj po prostu potrafił wpleść na przykład pieśń zetępowców w jakimś momencie i cenzura już to wycinała, dlatego że ten fragment o córach, dwóch siostrach, dwóch partii UB akurat w kontekście tego, co się dzieje z bohaterem, jest znaczący. No Joanna Siedlecka też, tutaj jednak muszę o niej powiedzieć, opisała w Obławie różne sytuacje, w których również Krzysztoń brał udział. Krasiński, o którym pani profesor wspomniała, napisał adaptację sceniczną po śmierci samobójczej Krzysztonia w 1982 roku. No tragiczna historia. Krzysztonia porównuje się często do Kena Keseya i Lotu nad Kukułczym Gniazdem, bo podobne są te sytuacje. Profesor Sulikowski to bodajże chyba porównał, mówiąc o tych instytucjach totalnych, o obozie koncentracyjnym i o łagrze i jednocześnie o szpitalu psychiatrycznym. Wiemy, że psychuszki w Rosji to były te szpitale, gdzie ludzi nieprawomyślących zamykano. I Krasiński uważał, że Krzysztoń miał tego świadomość, jak pisał Obłęd, bardzo dobrą. Oczywiście zostało to ukryte w różnych bardzo ciekawych projekcjach właśnie takich nieświadomych, które stosunkowo łatwo jest namierzyć, jeśli się tą metodologię stosuje, no bo taki jest charakter. W przypadku tej książki było inaczej. To jest inna rzecz, bo Terlecki jest mistrzem analizy, mistrzem prozy. To jest kompozycja, to są zabiegi właśnie retoryczne, bardzo, bardzo różne. I myślałem, wracając do rozmowy z Fredriksenem, gdzie się kryje w takim razie to, co nieświadome, prawda? No i zakończę może, jeżeli trzeba zakończyć. Właśnie, bo tak myślę, że trzeba, ale może takim jakimś mocnym sformułowaniem, dlaczego to jest dobra literatura, dlaczego warto do niej ja wracać? Ja powiem o osobistym moim doświadczeniu z Terleckim, tym najgłębszym i jednocześnie związanym z Różewiczem. Kiedyś Tadeusz Różewicz przyjechał na Uniwersytet do Polski, młodą wtedy uczelnię, bo dostał doktorat honoris causa. I byłem świadkiem niezwykłego wręcz wydarzenia, jakim był wykład doktoranta, w którym Różewicz z absolutną pokorą mówił o swoich słabościach i o tym, co mu się nie udało, co wyglądało, że to taki zgrzyt. I w pewnym momencie zaczął opowiadać o tym, że od 20 już lat, powiada Różewicz, próbuje napisać dramat o Walerianie Łukasińskim. O, tak to on. Że próbuje ten dramat napisać i jedną scenę opowiem, bo nie mogę znaleźć klucza do tej sceny. Różewicz tu, prawda, we Wrocławiu też znany i to bardzo. Mówi, to jest taka historia. Łukasiński, który spędził 37 lat na najniższym poziomie twierdzy, to jest nieprawdopodobne, w samotności, w upodleniu zupełnym. Nie wolno było do niego mówić, nie wolno, jak go wyprowadzali tam od czasu do czasu na spacer, to nie mógł się z nikim spotkać.
Zarośnięty, straszny, siedział w tym lochu i mówi Różewicz, i oswoił małą myszkę. Oswoił małą myszkę i tą myszkę karmił i ona do niego przychodziła i z nią rozmawiał. Tak to wyczytał z tych różnych dzieł historycznych. I opowiada Różewicz, opowiada o tym i mówi, ale ci strażnicy to zauważyli. I mówi, i kiedy ta myszka do niego przyszła, on tam jej opowiadał, to mówi, mu tą myszkę zabili. I Różewicz to, no, wielki poeta, nie ma o czym mówić, mistrz słowa, opowiedział to z takim napięciem, że pamiętam, że na sali zapadła grobowa cisza, którą rozdarł szloch jednej z pań, która się wczuła jak gdyby w tą całą opowieść. Po latach w antykwariacie bodajże znalazłem, nie, w taniej książce znalazłem powieść Wyspa Kata Władysława Lecha Terleckiego o Walerianie Łukasińskim. I powiedziałem sobie, Różewicz nie dał rady, a Terlecki dał. Sięgnął do tego najniższego poziomu upodlenia i pokazał wielki dialog, który Łukasiński ze swoimi widmami, czyli z nieświadomością prowadzi. I myślałem, że o nim napiszę, ale się potem zmieniło, ale to już jest jak gdyby inna opowieść. Jeszcze, można jeszcze na kolejne książki pisać przecież. Tak, tak, tak. To jeszcze jest dużo. W każdym razie Władysław Lech Terlecki, pamiętam jak rozmawiałem z Włodzimierzem Boleskim też o nim, mówi, że w zasadzie on widzi jeszcze jednego pisarza, którego można zestawić z Terleckim w pewien sposób, to jest Józef Mackiewicz. Właśnie, bo Bolecki niesamowity specjalista od takiej tak. politycznej literatury, tak. Herling Grudziński i Mackiewicz. I mówi, tak. że dla Terlecki po prostu to jest jeszcze taki moment biograficzny ciekawy. Mianowicie, kiedy w Polsce w latach 70. zostało zainicjowane Doświadczenie i przyszłość, taki ruch opozycyjno-konsultacyjny, Stefan Bratkowski, to znany skądinąd dziennikarz, zapraszał różnych ludzi do współpracy, między innymi także wśród nich był Władysław Lech Terlecki. Okazało się, że Władysław Lech Terlecki, można o tym przeczytać i w publikacjach IPN-u i u Siedleckiej, sam zorganizował konspiracyjny, powiedziałbym taki... think tank. Nawet coś więcej, prawda, bo chodziło tutaj o przemyt i o korespondencję, którą on zorganizował z Wolną Europą, w której jego przyjaciel wtedy właśnie Włodzimierz Odojewski w redakcji literackiej wówczas pracował i nie udało się Terleckiego złapać ani namierzyć w bezpiece, prawda? Więc te zasady, które on widział u tych naszych powstańców styczniowych, u tych konspiratorów, potrafił znakomicie też zastosować w swoim prywatnym życiu, które z zewnątrz mogło wyglądać, prawda, na takie bardzo rzetelne życie polskiego pisarza, ale także ma to ukryte drugie dno. Tak, ta współpraca z Wolną Europą to jest jeszcze też oddzielny temat, rozdział. Tak. Tutaj na zakończenie można znaleźć w tej książce niespodziankę, mianowicie aneks poświęcony felietonom pisanym do Palestry. Tak. Już w trzeciej RP. No to jest też dla mnie taka bardzo osobista, powiem, rzecz i jungowska także, dlatego że Jung mówił o tym, że w czasie, kiedy następuje to pobudzenie nieświadomości, czy to w procesie terapeutycznym, czy artystycznym, mają miejsce tak zwane zdarzenia synchroniczne, to znaczy jak gdyby, no to jest to niesamowite u Junga, prawda? To znaczy, że nagle nam rzeczywistość odpowiada w jakiś sposób, czy to przez sen, czy to przez spotkanie, czy jakieś wydarzenie. I ja dowiedziałem się, że Terlecki pod koniec życia pisał do Palestry. Poszukiwałem numerów archiwalnych tego pisma. Na Uniwersytecie Opolskim tego wiele nie było, ale wtedy przydała się praca w teatrze. No, są takie właśnie te dziwne związki. I Liliana Bardijewska, córka Henryka Bardijewskiego, mówi, słuchaj, mój ojciec się przecież przyjaźni, ja znam wdowę po Terleckim, spróbuj z nią rozmawiać, może coś ci powie. I ja pamiętam, że kontakt mój z panią Terlecką telefoniczny kilka razy miał miejsce, ale ona wskazała mi, mówi, wie pan, więcej o moim mężu, o jego pracy, o jego poglądach, o jego literaturze wie jego najserdeczniejszy przyjaciel Stanisław Mikke, redaktor naczelny pisma Palestra.
I ja napisałem do Stanisława Mikken, o co mi chodzi, że piszę o Terleckim, że to mnie bardzo interesuje. I Stanisław Mikke okazał się być bardzo wielkodusznym. Przysłał mi ogromną paczkę z wszystkimi materiałami, z felietonami. Ja z tego zrobiłem artykuł, a potem napisałem taką wersję bardziej historyczną dla Palestry. I no, poczułem taki moment wielkiej satysfakcji, bo on napisał do mnie, tak, takim był. A to był wujek Leszek. Może, bo matka to, była z domu Mikke, czy to jest kuzyn, przypadek? Tak, tak, nie, to nie jest przypadek, to są rodzinne związki. I nasza współpraca się zaczęła rozwijać i wtedy no, był ten moment w czasie pisania pracy mojej, który był wstrząsem, bo Stanisław Mikke zginął w Smoleńsku, tak, w katastrofie. Tutaj jest mowa w przypisie o tym, za tragiczną synchroniczność uznaję sytuację, która zaszła w trakcie pisania nad książką. Tak. I w tym aneksie Terlecki jest przedstawiony jako autor tych felietonów, gdzie już mówi poza cenzurą, mówi wszystko, co uważa za istotne, dokonuje też autoanalizy, w której nie jest przez nikogo kierowany, no bo Bereś go jednak kierował, prawda? On bardzo zresztą to sprawnie wszystko robił, a tutaj Terlecki sam powiedział też o swoich nieudanych rzeczach, także o tych, z których się wycofał, a to wycofanie się znowu miało związek z tą, powiedziałbym, nadświadomością, którą on co do Rosji miał. To znaczy to, że on opisywał intrygi carskiej ochrony, to, że on był świadomy, jak organizowane były prowokacje. Tak, o Brzozowskim też. O Brzozowskim napisał książkę Zwierzęta zostały opłacone. To zostało też tutaj jak gdyby mocno podkreślone w tych felietonach. Jak ktoś będzie miał okazję przeczytać, a nie chce się od razu zająć literaturą, to może od tych felietonów Terleckiego w Palestrze zacząć, bo właśnie tam jest jak gdyby pewien taki zarys jego światopoglądu ujęty. I właśnie w tym kontekście zaczęliśmy mówić o Rosji, prawda? Rosja no, jest cały czas obecna, wszędzie, prawda? We wszystkich powieściach, nawet wydawałoby się, że daleko to jest. Taka ciekawostka, którą znalazła Danuta Dobrowolska, która pisała monografię twórczości Terleckiego. Mówiłem tutaj o tej powieści Zabij cara, o tym dotknięciu zła przez człowieka. Kiedy Terlecki pisał powieść, był w Anglii, to też jest sprawa i rodzinna, i różne rzeczy, ale w tym czasie badał szpiegów w archiwach angielskich, szpiegów rosyjskich, komunistycznych, Filbiego i tą całą sytuację, w czasie, kiedy pisał powieść i chciał dać rzeczywisty portret psychologiczny tego Bośniaka. No, ostatnio zło. Też były takie doniesienia agencyjne o tym, że właśnie któryś z takich zdrajców Zachodu zmarł w ostatnim czasie. Tak. No, to jest może to, co Stanisław Bereś zauważył. On nawet wręcz zapytał w jednym z wywiadów Terleckiego, jak pan może w ogóle żyć z taką świadomością, prawda, tego, jak to wygląda. I on jednak no, nie cofnął się tutaj i w zasadzie chyba mówił też o misji literatury tej takiej najgłębszej, że jednak o pewnych rzeczach, chociaż są najtrudniejsze, które odrzucają, tak jak tutaj pani profesor na początku powiedziała, które mogą budzić wstręt, że o tym trzeba wiedzieć, prawda? O tym trzeba wiedzieć. I literatura Terleckiego to jest z jednej strony wysoka sztuka narracyjna, a z drugiej strony jest to wiedza o tych różnych tajnych mechanizmach, o tym złu, które gdzieś drąży, świadomość i nieświadomość, także zbiorową. To, że on pisze i o Polakach, i o Rosjanach, to też jest ciekawe, że tutaj nie ma taryfy ulgowej także dla naszych zdrajców, prawda? Przede wszystkim to jest takie bardzo gorzkie zdanie, które mi zapadło w pamięć, że są zdrajcy wśród Polaków i wśród Rosjan, ale wśród Polaków więcej, przynajmniej jeśli chodzi o tę relację, tak, polsko-rosyjską. Tak.
To można byłoby oczywiście rozwijać. Ja skoncentrowałem się na osobach pisarzy. To się narodziło jak gdyby w trakcie tego myślenia o tej sugerowanej przez Donalda Fredriksena alchemicznej stronie piśmiennictwa Junga, jego wyobrażeń. Ale pomyślałem sobie, zanim zajmę się historią, no to zajmę się tymi, którzy o historii też coś pisali. Tutaj jest taki rozdział, gdzie jest opisana działalność Józefa Kraszewskiego. Tak. Bardzo, bardzo osobliwa. Prześladowany pisarz. Bardzo prześladowany, tak, tak. Ale dla mnie z tych powieści, które czytałem, najbliższy alchemii był jednak malarz z powieści Gwiazda Piołun. No, historia o Witkacym, czyli jesteśmy w bliskiej naszej historii. Bardzo serdecznie dziękuję. To jest ogromnie inspirujące. Też może co czytać, jeśli ktoś jest odcięty od księgarni, to niech pomyśli, żeby gdzieś w księgozbiorach mamy teściowej poszukać. Mogą się kryć niesłychanie cenne, wręcz sensacyjne książki wydane nawet jeszcze w PRL-u. Dziękuję serdecznie. Ja również bardzo, bardzo serdecznie. Pani profesor, dziękuję.